Ten chyba będzie najlepszy. Podkreśla ci oczy. Naprawdę? Dam dwa w cenie jednego. Wow. Znowu ty? To twój sklep? Nie. Mojego taty. Ile? 800 rupii bym poprosiła. 800 rupii? Okej, dobra. 550. Nie wierzę. No więc... Tata często cię tu zostawia? Nie, pojechał walczyć z buntownikami. Dostał wezwanie do wojska? Nie no, sam się zgłosił. Serio? Wiesz, ja na jego miejscu nie zostawiłabym cię. No dobra, tu mamy 300 rupii. Zróbmy tak, 400 rupii i jeszcze Ganesia. Jest popsuty. Nie ma kła, patrz. Serio, nie znasz legendy? Słuchaj, Ganesia walczył z Parashuramą przed wrotami ojca. Tak, bronił honoru ojca, Siwy. I w ten sposób stracił jeden z kłów. Naprawdę ciekawe. Tak czy siak, nie sprzedam go. Samą porę. Okej, masz 600 rupii. Reszty nie trzeba. Zaczekaj! Ej, potrzebujesz przewodnika. Tak? A ile będzie mnie to kosztować? Jak mam jej dostarczyć jedzenie? Rozumiem frustrację, ale most jest teraz wsiąść do ciężarówki, zanim odjedzie. A ten twój Ganesia? Ile za niego chcesz? Tak serio. Nie jest na sprzedaż. Appa, happy irkaru? கேட்டுக்கு நன்றி ஆனா உடம்பு சரியில்லை Nie gniewaj się. Masz niezłą technikę. Ale Ganesia jest mój. Jasne? Masz. Nie dąsaj się, mała. கறி பார்த்தீங்க எவ்வளோ நாசமாக இருக்குது தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக என் அப்பா கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வரல Zanim wejdziesz do środka, musisz zdjąć buty. Wiem. Chciałam sobie tylko popatrzeć. பிடிக்கலையா
Za dużo żołnierzy. Szlak. Poczekaj chwilę. Nie jesteś turystką, prawda? Chyba w porządku. Witam panią. Świetne ceny. Nie przeszkadzaj, tak? Mam już wszystko, czego potrzebuję. Dzięki. Pracujesz dla CIA? Bo to byłoby naprawdę super. Przechodzi przez most. To niebezpieczne. Słuchaj, mała. Dzięki za pomoc. Ale teraz lepiej już zmykaj. W sklepie mamy łóżko. 300 rupii. Najtaniej w całych Indiach. Okej, dziękuję. Transport mi ucieknie. Ej, nie rób tego. To dranie, buntownic. Słuchaj. Muszę komuś pomóc, wiesz? Mam pomysł. Jak wrócę, pójdziemy na pizzę. Stoi? Stoi. Super. Szlak. A niech tu. Proszę pana. Proszę. Boże. Mój tata. Jedliśmy lody, a teraz nigdzie go nie ma. Bez niego nie wrócę do domu. Spokojnie, spokojnie. Co się stało? Przed chwilą stał tam. Rozmawialiśmy, potem się odwrócił.